Dobra, jesteśmy teraz tym artystą. Ten wątek znam, to grałem chyba. Ogólnie zauważcie, że jeżeli chodzi mowa o horrorze metafizycznym, na pewno jest ten realizowany wątek, że artyści ogólnie uchodzą za ludzi wyjątkowych. Co prawda na ogół w przestrzeni publicznej, kiedy obserwuje się artystów, na przykład w Polsce, to raczej wydają się oni głupi po prostu niż wyjątkowi. Wydają się być po prostu nad ignorantami, zwłaszcza aktorzy. Ale no... Te historie znam, historię tego domu, w to grałem. A mogło się tutaj coś zmienić. Co będzie, widzę, połączone kilka historii naraz. Nie wiem, czy to przeplatanie nie będzie utrudniało nam wczucie się. Troszeczkę takie przeplatanki. Ale może nie. Burza, deszcz. Oczywiście bardzo... Dźwiękowe też robią robotę. No, my i też tak dobrze nie słyszymy, tak moglibyśmy je słyszeć. Figured you'd be up all night, so I made you a little treat. You know, I bet even Rembrandt occasionally took time off from being brilliant and snored his head off like the rest of us common folk. I know. Już to czytałem. In other words, get some sleep, you big dummy. Mięsa. Strzelnie, ten jest malarzem, tamta jest pisarką. Więc jestem ciekawy, czy jeszcze będzie jakiś inny jeszcze artystyczny wątek. Może się pojawi jakaś muzyka. W sensie to ładnie, że ludzie z Krakowa oczywiście zajmują się artystami, wszystko to jakby pasuje. Nic ciekawego nie zauważyłem. Alkohol, nienawidzę alkoholu. Dużo alkoholu. To już coś mówi, nie? Ale ja ogólnie uważam... Tak, ale ogólnie uważam, że pijacy rzeczywiście mogą dostrzegać inne światy w jakichś delirycznych stanach, ale prawdopodobnie nie szczególnie dobrze sobie z nimi radzą. Nie wiem, przyjmuję zlecenie od jakiegoś typa, nie? Mi się wydaje. No, myślałem, że to będzie dało się obrócić. O, już by się chciało. To wszystko mówię. No, ja by to powiedzieć tutaj, jeżeli chodzi o motyw psychologiczny, to chyba wiadomo, jaki dominuje. Nazwijmy. Co wisiało? Ślad po czymś. Tak, 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 to widziałem wcześniej, ale trudno powiedzieć, co to mogłoby być. Znaczy, taka... Obroża dla psa? A był kraniec wcześniej, pamiętasz? Nie. A, tam to był, tak. A, okej, okay, dobra. Coś tu jest? Dobra. I'm sorry for yesterday. You were right. I overreacted. To chyba jego po prostu notka z naszego tygodnia. It's about her. Everything I do. I do with her best interest in mind. I guess I've always believed that in an imperfect world, it's worth it to strive for perfection. Ah, now I'm starting to sound like my father. I will work on my temper, though. Promise. Brzmi jak kompleks Boga i mocne przecenianie własnej wartości oraz zdolności. Wiesz, jaką ja mam teorię, że to jest jej syn. Kto? Ale... I on jest biały, a ona czarny? No, może po ojcu? Zaczęły dominować geny? No tak? Aż tak? To jest możliwe. Czy wiem, że to była jako osobna gra, ale tu miało być połączenie tych historii. Okej. Okay. O, jaka śliczna buzia. Buzia. Jakbyś widziała jakiś ten obraz, to mi po... O! Jest. Boże, nie.
Jezus, Józefina, zacznę tę serię. Jezus, Maria, to jest... Nie wiem, co to jest. Dobra, później sobie przypomnę, później będę się ośmieszał. To nie jest polski numer. Zdecydowanie. Wszyscy mają problemy ze szczurami, zauważyliście? Może to szczury są spajającym tej historii motywem. Twoja mama boi się szczurów. Nie wiem, szczury i myszki są urocze, więc ja nie wiem. Aha. Raczej nic interesującego nie znałem, poza tym, że pan nie lubi szczurów. Dźwięk, jakby ktoś wypalił, kurczę, z grada jakiegoś. Albo jakby to był jakiś samochód. I didn't touch the workshop, just like you asked. Although, I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Okej, okay, gabinet. Nagrywa się? Mam paranoję. Kliknąłem. W gabinecie. O! Drzwi do kibla się otworzyły. Zaraz pójdę do kibla. How the hell did they fuck up the link? Dodatkowo, jeżeli mówimy o horrorach metafizycznych, jeżeli to jest procesa jego łydki i pojawia się tutaj dodatkowy motyw jego cierpienia, to jest ciekawe. To też może ból może nas jakoś zrealizować. Wszędzie Jezus Maria, ile on chlał. Patrzcie, ile on chlał, tu wygląda aż chorobliwie, on nie był... Ospukaliśmy. Coś tu jest? W Silent Hillu. W ogóle Bluebird Team będzie odpowiadał za wydanie wkrótce powtórne remake'u Silent Hilla 2, który graliśmy na tym kanale, który jest dziełem wybitnym właśnie. I według mnie, mimo że tam w dużej mierze czynnik psychologiczny jest istotny przy kształtowaniu świata, to jest horror psychologiczny, ale z domieszką horroru metafizycznego. Horror metafizyczny to jest w ogóle film. Chciałbym kiedyś coś takiego nakręcić, wiecie? No, tu już to wszystko widzieliśmy. Tu jest... Gdzie? Ja to po prostu leżę sobie po staram. Piwnica, zawsze fajnie. Te szczury. Samotna świeca. Po piersi jakiegoś rzymskiego legionisty, tak to wygląda, albo jakiegoś Rzymianina ogólnie, tak na pierwszy rzut oka tak mi się kojarzy. Woda. Ja w to grałem i pamiętam, że tu różne rzeczy będą się... Już cholerne szczury, no, rzeczywiście, znaczy urocze w sumie. Nie, pewnie na żołnierzu nie powiedziałbym, że cholerne, powiedziałbym, że urocze. O, słodki mały szczurku, myszko kochana, urocza. 4, 3, 2, 1, umiejętność pisania, matematyka 2, 3, 2, 4, nauki ścisłe 2, widać, sztuka, muzyka, nie idę do jej, no. Artysta. No, nauki społeczne,
umiejętności przynajmniej najgorsze oczywiście. Matematyka, ale to wiecie co, szczerze mówiąc niewiele, uważam, że jeżeli ktoś jest słaby z matematyki, a ekstremalnie wrażliwy, to jest niedobre połączenie. Kasia się śmieje, ale wtedy, jeżeli doświadczacie czegoś dziwnego bardzo, macie dziwne wrażenia, no każdy z nas miał, w sensie każda bardziej zainteresowana, to później ma się gorszą kontrolę nad tym. Wydaje mi się, że zdolności matematyczne służą do zaprowadzenia porządku, czy nie zawsze to musi skutkować porządkiem w życiu, ale ogólnie do porządkowania swoich myśli, obrazów, tak, i tak dalej, i wszystkiego innego. I później, kiedy doświadcza się czegoś specyficznego, ma się ogromną wrażliwość, wydaje mi się, że bez zdolności matematycznych może być trudno funkcjonować. Możesz tam jeszcze przesunąć na dół? Co? No, tą kartę. Już zebrałem, Aha, tam wydawało się, jakby był taki suwak, już można... Tak? O Jezus, dobra, to mów mi szybciej. Patrz, wszędzie te samoty. Nogi, nogi. Coś znaczy. Nogi, 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 pokaż nogi. Chcę... Dobra, nie będę śpiewał. Chcę oglądać twoje nogi, nogi. Nie? Nie. A tu, tu byłem. A czym jest bieganie? Można biegać? Ustawienia. Sterowanie. Kłócanie. Lewy kontrol. Kłócanie. Lewy shift bieg. No to ja cały czas wciskam lewy shift. Ale tam było jeszcze włącz bieganie i chyba myszką? Czy przyciskiem myszy? Lewym przyciskiem myszy? Zobacz, czy to działa. No, no ja by szybciej się poruszam. We would like to ask you to cease bothering our pest control specialists, as well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. All of our employees that visited your house reported absolutely no signs of a rodent infestation of any kind, and as such, decided not to end further than a prophylactic spray. Please treat this letter as a final warning, or else the next envelope you'll receive will be from our lawyers. Czyli co? Nikt mu nie wierzył, że tutaj są szczury. No. Uuu, rozwaliło się. Albo one są, albo... On jest pijakiem. Wszyscy mają syny o fantazję o popielu. Znowu jakby... To brzmi jak taka eskadra myśliwców z czasu II wojny światowej. Nie wiem. Która sobie... O, jaki fajny kącik. Zawsze marzyłam o takim. Że można było sobie... W Instytucie Filozofii był taki... Była taka... W Instytucie Filozofii były dokładnie takie wysokie na półpiętrze, chyba nadal są moim dawnym. Dało się tam rzeczywiście usiąść. Tam siedziałem też. Zresztą tam w wielu ciekawych miejscach dało się siedzieć. A jak tu przejść? Ojej. Nie znam się. Trafił grać, więc... Znaczy... ale wano pyrun. Been working all night. Don't wake me. Czy to jest jego gabinet? Nie wiem. Do grania. Might not be a household name yet, but just give her time. The incredibly talented multi-instrumentalist gave an astounding performance last night, winning over even the most ardent naysayers. Quote, she was simply astounding. I haven't seen such passion, energy, and skill in years, stated famed pianist Daniel Richter. He was not alone in his praise. It seems even Anthony Giles, one of his harshest critics, has finally seen the light.
Giles had previously made disparaging comments about the artist, stating, quote, "There's more to performing music than enthusiasm and a pretty face." When asked if, after witnessing last night's performance, he regrets these words, Mr. Giles gave us a look that can only be described as a mixture of awe and embarrassment. Pressed for an answer, he simply said, "Yes." We caught up with the star. O, jest zatki. Nie mogę kłócać, chociaż było zaznaczone, że by się dało. Co? Banasz. Banasz. Sorry, couldn't sleep. The leg's been acting up again. A, czyli rzeczywiście to jest nogą procesą. O, kulejący. The long-awaited opening of the Galactic Department Store turned into hell on Earth when the building's wiring burst into flames. While the majority of the visitors managed to reach the emergency exits in time, several unfortunately. Mamy szczęście, kiedy otwierali galerię krakowską lata temu, nic takiego się nie stało. The raging inferno. The exact number of casualties has not yet been determined, although it is estimated that at least a dozen people have been severely injured. The owner of the Galactic, Ronald Sheffield, has so far declined to comment on today's tragic events. Mogło się coś stać. Perfumy. Da się rzucić? Nie. Papier toaletowy. Tu znamy. To widzieliśmy. Laskę widzieliśmy. Tak? Laskę oglądał, no popatrz. Było, że na rzeka pół. To widziałam, było, że tam była opowieść o jego nodze, nie? No, że coś tam, ten. A nie, że on mu, to była jego notka. No to pierścionek pewnie jego żonki. Przedmiotów, co? Ładny domek. Podoba się Kasi? Dlaczego? O, gabinet. Co to gabinet tu teraz? Gabinet tu daje klucz. Da się otworzyć, ale chyba nic tu nie ma ciekawego. Jakieś trzy dziecko. Słuchawka. Czerwony kapturek. Ale bardzo przekonujące. I wiecie co? To bardziej oddaje chyba ducha rzeczywistych tych braci Grimm. Gdzie rzeczywiście było, kurczę, zawracaj z koniczka. Krew płynie z czewiczka. Nie, zawracaj koniczka jest. Tak, tak. Zawracaj koniczka. Krew płynie z czewiczka. Czewiczek za mały. A prawdziwa narzeczona? Czeka w domu, zostawiona. Żeby cię lepiej widzieć, żeby cię lepiej zjeść.
podoba mi się. Ale co, nie jest fajne? Nie jest przekonujące? Bardziej ta wygląda, no tak wygląda, jak się pożera wilga, nie, że jest taki słodki, siedzi w gadkach. Sorry. I'll make it up to you. Tonight it's all about you and me. Let's make it special. You promised. Aha. Wolał pracować nad podbojem świata, niż robić rzeczy. Jakieś łączące go, transgresujące go w stronę innej osoby, ale nie transcendujące jego istnienia. Dobra, mamy tam takie rzeczy, mamy takie rzeczy. Można się zapić. Buzia. Wygląda jak trochę jak takie wilko. Sow dziecko. Wygląda jak sowo dziecko. Albo nie, to perzu dziecko. Dużo rzeczy. A gdzieś tu powinien być przecież... O właśnie, klucz. Trzeba się jeszcze poprzyglądać, bo bardzo szybko się poruszasz. Boję się, że coś może ci umknąć. Nie, widzisz, dokładnie. Let me ask you one simple question. Have you completely lost your goddamn mind? I know you're going through some rough times right now. I really do. That's why I've agreed to let you do those illustrations in the first place, for old time's sake. I even deliberately gave you a trivial task, because I expected Little Red Riding Hood to be something you can draw in your sleep. To można zrobić z czerwonego kapturka dla dorosłych, do jasnej cholery. I przeczytajcie, to jest brutalna historia. Dzieci miały w ten sposób zapoznać się ze światem, aby wiedzieć właśnie, bracia Grimm pokazali im, że świat, nawet tam, gdzie wydaje się bajeczny, jest brutalny i straszny. A nie taki dokrwony, czerwony kapturku. Nie, to jest takie strasznie mnie wnerwia. Wszystkie lukrowane kreskówki, Boże, zresztą one są bardziej psychodeliczne niektóre. Najstraszniejsza jest, kurczę, o tych Tomek i przyjaciele, o tych cholernych parowozach z takimi, kurczę, ryjami, po prostu straszne. Albo, nie wiem, lata temu Mysia, kurczę, ja pierniczę, jakie to było chore, nie? No, ale nie pytasz? Mysio, no. Nie, straszne, w sensie inaczej. To tutaj może świat jest przerażający, ale nie jest groteskowy, a w tych przelukrowanych bajkach on jest groteskowy i on mnie przeraża bardziej. No, w sensie nie, no wiadomo, że dzieciom może nie trzeba od razu dzieci tam, wiecie, jakoś... I też wiadomo, bracia Grimm tworzyli w innym kontekście kulturowym, bo to XIX wiek, czasy jednak brutalniejsze, tak? Więc my jesteśmy tutaj, więc być może rzeczywiście trzeba to w jakiś sposób dostosować do aktualnego kontekstu lukrowego, kulturowego. Ale po prostu ten poziom czasami przelukrowania, cukierkowości, no i co, później to... No bo to ma być dzieciństwo, tak? No, Chryste, Panie, dzieciństwo. No i później to ma przygotowywać do dorosłości, a nie zamknąć nas w takiej klatce bez bólu, gdzie... No właśnie. Dobrze, już idę dalej. Ja chciałam zobaczyć, co tam jest dalej. Nie, tyle było. Pan Brickstone się zamyka. Są roślinki. Tu chlanie. Książeczki zrobiły bam. Dużo książek. Ludwik. W sensie radykalny pasywista, którego część z was może zna, on ma tak nawalone książek i nie mam wątpliwości właśnie, że on je przeczytał. W przeciwieństwie do niektórych, którzy sobie tak ustawiają. Nie wiem, ja przestałem intensywnie czytać w wieku 14 lat. Kasia nadal czyta, kurczę, ponad 100 książek rocznie. Więc, ale niektóre takie czyta, że nie chcielibyście wiedzieć. No co, nie ja czytam, to czytasz takie rzeczy. Piłka wypadła. O, pokój dziecięcy, zupełnie inny klimat niż wszystko, prawda? A kto go trzyma? Szatan go trzyma. Wielka ciemności. Czy paczka, tym wiesz, tym dziecku lał dupę. Nie,
Tak? Wyobraźcie sobie, jak takie na muchy. Nie, na muchy jest takie to dodania dziecka. Ale to jest cukierkowy pary, gusowi zaprojektowany, zostali sztyłek właśnie czymś takim. Tak, jesteśmy jeszcze dziećmi czasu, w którym rodzice... O! Jestem ja, mała, przerażona, szalony tata malarz i kurczę, jakiś potwór, którego wyciągnął ze światu, wezwał, nie? Czyli mama. No. Tasiu? Przepraszam, wygryłem Kasię do tutaj. Nie umkęśliwie, spokojnie, ja będę tutaj tak się rozglądał, tylko jak coś ciekawego zauważę, to powiem. Przepraszam, pić mi się chce, bo dużo gadam. Chyba tutaj nie ma niczego ciekawego, interaktywnego. O, tatuś przyniósł ci grzechotkę. Próbuję grzechotek. Hasz to jest jakiś dźwięk, który Amerykanie wydają w takich sytuacjach. O, drzwi się zamknęły. Wiesz co, ja myślę, że ja już się temu przygonąłem, Kasiu. Ja chyba idę na dół do gabinetu, wiesz? Dominion tutaj jednak rzeczywiście wątki horroru psychologicznego raczej. Znowu ktoś odpalił. Mam dość rozmawiania z tobą przez te karteczki. Na Boga, żyjemy w tym samym domu. Przyjdź do mnie porozmawiać, kiedy skończysz. Zanim pójdziesz spać. W sensie chodzi o to, że on tylko do niej przychodzi spać i nawet już pewnie nie masz... Jak to śpiewała Beata Kozidrak, nie masz... No. A było jeszcze tutaj w środku jest... Napij się również czegoś, Kasiu. Lokowanie produktu. Tym bark po prostu. Tym razem dajmy uniatka. Zegar bije. Gdzieś bije zegar, ale nie wiem gdzie. To ten zegar bije? Nie wiem, czy tu się coś zmieniło. W kuchni się coś zmieniło. W kuchni otwarł się jakiś schowek, wiesz? Idziesz, Kasiu? Ale tu są garnki, tylko jakieś inne takie rzeczy. A ja wyjdę do gabinetu teraz. O, znalazłem paletę. Wchodzę do gabinetu. Próbuję wywołać Kasię, żeby jej nie umknęło. Abyś była zmęczona, to powiedz, dobrze? No. Okej, okay, widzisz, do gabinetu? Wchodzę do gabinetu.